Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam jedyną na świecie postać, jedyną na świecie z tego co wiem osobę, która ukończyła cały elewator, czyli wszystkie 500 pokoi. Myślę, że będzie to dość ciekawe, żeby przeanalizować tą postać, zobaczyć jakie ma statystyki, podstawy, jakie ma przedmioty, jakim gra tak naprawdę, co już zresztą widzicie, na jakim serwerze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część filmu, to pokażę wam stronkę, którą stworzyła ta sama osoba, która stworzyła również na przykład kalkulator do Kowala, z którego ja na co dzień korzystam i będziemy tam mieli, mamy tak naprawdę wszystkie nagrody z elewatora od pierwszego poziomu do 500, za każdego poszczególnego przeciwnika, co on nam daje i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ciekawa sprawa, jeżeli was interesuje, za jakie pomieszczenie dostaniecie na przykład grzybka, to możecie tam sobie sprawdzić. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę świetne gierki, karty badarunkowe i wiele, wiele więcej w bardzo niskich cenach. Jak widzicie, jeszcze przez ponad 5 dni trwa promocja na gierki, więc ciekawe tytuły możecie wyhaczyć jeszcze taniej niż normalnie. No i oczywiście używając kodu NEUTRAL dostajecie 3% zniżki. Wybierzemy sobie tutaj na przykład Grida 2. Jak widzicie, on kosztuje 13 zł 28 groszy. Klikamy kup, teraz dodaje nam do koszyka i pytają nas, czy mamy jakiś kod rabatowy. Klikamy tutaj, wpisujemy NEUTRAL, klikamy zastosuj, no i obniża nam o 3% cenę. Więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Jeżeli was interesuje, czy jest sens dalej coś klikać, bo może później będą ciekawsze nagrody, to również myślę, że można to sobie na spokojnie sprawdzić, więc strona bardzo ciekawa, link do niej będzie w przypiętym komentarzu. To wam od razu powiem, jeżeli zapomnę, to mnie bombardujcie w komentarzach, ale nie powinienem, więc każdy będzie mógł sobie samemu sprawdzić, no a my na odcinku też przelecimy, zobaczymy jakie będą dalej nagrody i tak dalej, i tak dalej. Więc zostawcie oczywiście łapę w górę, to wam powiem na wstępie. Myślę, że dość ciekawa sprawa. Jeszcze mam kilka pomysłów, dopóki ten elevator, jak zwał, tak zwał, trwa. Mam jeszcze kilka zapisanych właśnie pomysłów na odcinki, więc jeszcze coś tam się z tego pojawi. Także zostawiajcie łapy w górę w tym momencie, zostawiajcie subika z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi i piszcie w komentarzach, bo już w sumie mamy 5 dni tak naprawdę minęło od kiedy wystartował ten elevator, to możecie dać znać, jak wam idzie, na jakim jesteście pomieszczeniu i tak dalej, bo jest to dość ciekawe. No i okej, chyba możemy powolutku zaczynać. W ogóle bardzo wam dziękuję za odzew pod poprzednimi filmami. Bardzo fajne było kombo, dlatego że raz, że wyszedł nowy serwer, dwa, że wyszła nowa rzecz i ostatnie trzy filmy wszystkie zdobyły ponad 7000 wyświetleń. No to jest bardzo dużo. Jakby każdy mój film robił tyle, to byłbym bardzo zadowolony, no ale to oczywiście z racji tego, że tak jak mówię, był nowy serwer, była nowa rzecz w grze, więc o wiele więcej osób się zainteresowało tym wszystkim. No ale mimo wszystko bardzo, bardzo wam dziękuję i pod tym filmem, tak jak mówię, również możecie zostawić kciuka w górę. I jeszcze odnośnie tego, to tak no trochę przedłużam, ale nieważne, mamy dzisiaj 8 marca, jeżeli oglądają mnie tutaj jakieś kobitki, to oczywiście wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. Pewnie nie ma was wiele, o ile w ogóle jakaś się trafi dziewczyna tutaj na tym kanale, no ale wiadomo, jeżeli któraś ogląda, to oczywiście wszystkiego dobrego. No i okej, myślę, że możemy zaczynać, więc tak, jaka postać ukończyłam cały ten elevator, czyli wszystkie 500 pokoi, jest to Nachte Ule. Nie wiem, czy tak się powinno wymawiać jego nick, ktoś mi pisał, że nie, że to jest jakiś niemiecki i tak dalej, nieważne, no ja będę wymawiał tak, jak się czyta. No i jak widzimy, jest to mag. Mag, który oscyluje tam w około top 5 świata, to tak wam od razu powiem, mogę wam zresztą tutaj pokazać, no teraz jest top 4, no ale wiadomo, to się dość szybko zmienia. No i jeżeli o niego chodzi, no to jak widzicie, prawie 620 level maguś, no i takie ma statystyki. Bardzo mocny i mag. To w ogóle też ciekawe, dlaczego mag. No bo zauważyłem, że w tym elevatorze magowie są naprawdę silni. Przeważnie każdą klasą, nawet berserkiem, blokujesz się na magach, więc może delikatnie są przesadzeni, jeżeli chodzi o balans. No ale mimo wszystko mag ma tutaj, wydaje mi się, że najprościej, zwłaszcza taki mocny, więc no nie dziwne, że on ten cały elevator przeszedł. Z tego co pisał, od tam 480 do 500 pokoju wydał 600 grzybów, więc szczerze wcale nie tak dużo, nie? Z tego co pisał, nie będzie wydawał codziennie 600 grzybów, żeby to przechodzić dzień w dzień, bo wiadomo, jak zamknął ten elevator, to następnego dnia go tam cofa do 400 bodajże 81 piętra. No ale pisał, że nie będzie codziennie tych 600 około grzybów wydawał, żeby to przechodzić. No ale mimo wszystko gratulacje, no bo jest to naprawdę duży wyczyn, bo ten elevator no ciężki jest, nie? Nawet
postaciami, tam naprawdę z około 500 levelem nie dochodzicie do jakiegoś, nie wiem, 300 piętra, 350, więc no strasznie później są te potwory silne. No ale właśnie, mamy maga, mag, który wszystkie itemki, z tego co widzę, ma ulepszone razy 20. U Kowala. Oczywiście maksymalne runki. No jest tutaj pierwszy na serwerze, to wiadomo. 5000 czci przewagi, więc wcale nie tak dużo, szczerze. Tutaj ten zwiadowca go można powiedzieć, że goni. 630 level, to też swoją drogą, że 11 leveli przewagi, 11 leveli straty ma do tego zwiadowcy. To też w sumie ciekawe. Przesunę tu może mikrofon, żeby było lepiej. To też w sumie ciekawe. No ale jeżeli chodzi o statystyki, no to wygląda to tak. 151,5 tysiąca podstawy inteligencji. Masakra, bardzo, bardzo dużo. No i jeżeli chodzi o HP, no to mamy 78,5 tysiąca, więc no potężny mag, naprawdę zobaczcie, no ma prawie 335 inteligencji, no to już jest takie top top, to już jest taki late game totalny, można by powiedzieć. Tu jeżeli chodzi o boki, no to ma po 3000, widzimy w podstawie. Zręczności ma 3400, siły ma prawie 3200, szczęścia ma 2900, jak widzicie. No i tutaj jeżeli chodzi o to, no runki wiadomo, wszystko maksymalne, wszystko zrobione, no bo jednak z tego co wiem, on się po prostu bija o topkę światową, to już nawet nie chodzi o ten serwer, więc jak widzicie, no tak to wygląda. Średnie obrażenia w broni ma 3784, górny rozrzut 5010, więc to też bardzo dużo. Gemiki, jak widzicie, ma po 2, około 200 powiedzmy mniej więcej, więc również no topowe, no generalnie postać typowo topowa, jedna z mocniejszych w całej grze. No i jak widzimy do tego mag, tak jak mówię, więc on w ogóle gra na serwerze 13 niemieckim, bo to też chyba nie powiedziałem, to też wydaje mi się, że istotne. No ale tak jak mówię, no tutaj postać zdecydowanie topowa i nie ma do czego się przyczepić. No a to, że gra magiem, tylko i wyłącznie mu pomogło w tym, że właśnie udało mu się zamknąć ten cały elevator. Być może jakby był berserk z takimi statystykami albo podobnymi, no to również by zamknął, może nawet prościej niż ten mag. No ale jeszcze tak silnego berserka nie mamy, jeszcze musimy troszkę poczekać, żeby troszkę, no w cudzysłowie oczywiście troszkę, żeby takiego berserka mocnego gdzieś tutaj na serwerach spotkać. No i okej, tak to generalnie wygląda. Myślę, że wszystko co wam miałem pokazać, to pokazałem odnośnie tej postaci. Serwer, tak jak mówię, 13 niemiecki mag, no i postać zdecydowanie topowa, 600 prawie 20 level, no i z takimi statystykami możecie zamknąć właśnie Elevator grając magiem, bo możliwe bardzo, że na przykład zwiadowcom jeszcze by się nie udało. Zresztą no tak jak mówię, nikt inny z tego co widziałem, nikt się nie chwalił ani nic, może ktoś po prostu zamknął, a nawet nie powiedział, tego nie wiem, no ale nikt inny się nie chwalił zamknięcia, więc raczej tutaj nikt z tej topki światowej oprócz właśnie Nachteule tego Elevatora nie zamknął. Odnośnie jeszcze tego zwiadowcy w sumie jestem ciekawy. Aha, on tu ma HP tyle samo praktycznie, dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o inteligencję, ten ma 151 tysięcy, ten ma 131. Okej, to może być w sumie exp player, że tak powiem, bo no statystyk ma troszkę w plecy, no ale tutaj levelem jest zdecydowanie do przodu. Swoją drogą tutaj nie ma nic w opisie, więc też ciężko cokolwiek ogarnąć. No i jeszcze ciekawostka odnośnie właśnie tego ziomeczka, on jako pierwszy zamknął Olimp w strefie mroku, z tego co wiem, z tego co słyszałem, także no poprzeczkę jest naprawdę wysoko postawiona. Tutaj, no to wam nie pokażę, bo to jest pierwszy level, ale tak jak mówię, no jemu się udało właśnie jako pierwszemu ten Olim zamknąć w tej strefie mroku, czyli z tego co wiem, no już ma chyba wszystkie lochy zamknięte, na to wychodzi. No ale jak widzimy, tutaj on, jeżeli chodzi o te lochy, no to jest naprawdę totalnym masakratorem. Bardzo tu mu wszystko sprawnie idzie. No ale dobra. Tak myślę, czy to faktycznie Olimp, wiecie co, ja może jeszcze sprawdzę, żeby głupoty nie powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, ja tutaj może wpiszę na szybko, żeby nie przedłużać, pyk, dobra. A nie ma tego. Dobra, to nieważne, ale tak mi się wydaje, że on właśnie jako pierwszy zamknął ten Olimp w strefie mroku. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą postać. Teraz możemy się przenieść tutaj właśnie na ten kalkulator, tak? W sensie kalkulator. To nie jest kalkulator, to jest po prostu taka stronka, to może schowamy, ja tutaj sobie też odpalę. To jest taka stronka, gdzie jak widzicie, macie od pierwszego do 500 przeciwnika. Tutaj to wszystko musicie sobie zjechać w dół i tak dalej, no i macie 500. No i jak widzicie, wszystko
wszystkie nagrody. Tu mamy taki, to może będę tym, żeby szybciej, tu mamy taki szybki skrócik, żeby się przenieść do 100, do 200, 300 i tak dalej, i tak dalej. No i jak widzimy, na górze mamy wszystkie nagrody. Po pierwsze są to piekielne tokeny, które oczywiście wiadomo, z każdym kolejnym przeciwnikiem dostajemy jednego więcej. Są to te karty klucze, dzięki którym możemy, w ogóle tu zobaczcie, że na początku bardzo dużo tych kart klucz dostajemy, więc to też jest bardzo ciekawe, że właśnie nastawili się na to, żeby na początku jak najwięcej tych pięter zrobić, nawet jako gracze free to play. Mamy grzybki, mamy golda, szczęśliwe monety, drewno, kamień, kryształy, metal, dusze, no i tu jak widzicie jedzonka. No i tak, jeżeli chodzi o nagrody, no to z początku są oczywiście bardzo, bardzo słabe, no ale później z czasem coraz większe, coraz więcej tego drewna, kamienia, tych kryształów też, zobaczcie, kryształów bardzo dużo leci, to też tak swoją drogą, dużo tych kryształów można dostać, jedzonek, no to sami widzieliście na tym odcinku poprzednim, ile mi poleciało, to nawet nie trzeba mówić, że jest tu bardzo, bardzo dużo tego. No i patrzcie, od na przykład przeciwnika 235 już zaczynamy dostać 15 milionów drewna i 5 milionów kamienia, więc to jest już max, to jest tak jakby na tym poziomie zatrzymane, już więcej nie można tego dostać. Odnośnie golda, gold was pewnie ciekawi, zobaczcie, na 312 poziomie dostajemy 6 milionów golda i to również jest max. Jak zjedziemy sobie tutaj w dół, to za każdego kolejnego przeciwnika te 6 milionów golda nam wpada. W ogóle zobaczcie, że tego golda, no później w ogóle tutaj cały czas tego golda sporo leci, no ale później naprawdę tych statystyk troszkę można nafarmić, jeżeli już mamy taką postać, która już podchodzi pod koniec, bo dużo tych 6 milionówek, że tak powiem, tutaj jest. No i tu mamy, wiadomo, grzybki, to też jest na początku po jednym dostajemy, potem 2, potem 3, więc to też taka ciekawostka, 3 to jest, tego co widzę, maksimum. Dobra, jeżeli chodzi o kryształ, kryształ nie ma żadnego poziomu max. Jak za 497 przeciwnika dostajemy 2000, ale widzimy, że ten kryształ się cały czas zwiększa. Tu mamy szczęśliwe monety, które mają taki swój maksimum na 25. Jak widzimy, tu mamy ciągle, chociaż nie, tu widzę, że... A no tak, tak, dobrze mówię, bo tu mamy 20, tu mamy 15, 10, więc tak to wygląda. Drewno i kamień, tak jak mówiłem, kryształ, tutaj metal chyba też nie jest skapowany na żadnym poziomie. Najwięcej jest tu 2970, no i dusze mamy 4950, więc no akurat dusz za dużo nie leci. No mówię, najciekawsze nagrody, wydaje mi się, że to, no jak już jesteśmy mocniejszą postacią, to to drewno i kamień, spoko, bo to jest jednak spora ilość, jedzonka przede wszystkim, kryształu tutaj dużo, no i goldzika, nie? Goldzika też bardzo, bardzo dużo. Nie mamy przeciwników, w sensie statystyk tych przeciwników, no ale pewnie sami wiecie, że to są już bardzo potężne potwory. No i co? I ciężko, nie? Ja jeszcze oczywiście wam nagram kilka filmów zrobienia tego lochu, mam jeszcze kilka pomysłów i tak dalej, więc to oczywiście subujcie kanał, żeby być na bieżąco, no ale tak jak mówię, to tam się przyjrzymy, no ale jeszcze nie mam żadnej postaci na tyle rozwiniętej, żeby dojść tu do jakiegoś, nie wiem, 450 chociaż po pomieszczenia, 450 pokoju, że tak powiem, żeby wam tu pokazać, jak to wygląda. No ale mówię, tutaj sobie możecie sprawdzić, na przykład ja często robię tak, że jak widzę, że już bardzo dużo, w sensie bardzo dużo, no tam kilkadziesiąt grzybów na potwora mi idzie, a na przykład daje mi on tylko golda bez żadnych tam większych nagród, no to na przykład sobie odpuszczam i już po prostu olewam, no bo jednak wydaje mi się, że cisnąć na siłę ten loch moim zdaniem jest bez sensu. Natomiast wy sobie możecie zobaczyć, na przykład, nie wiem, który kolejny przeciwnik da wam właśnie kartę klucza, który kolejny przeciwnik daje wam grzybka, jeżeli na tym wam zależy, czy jakaś nagroda później jest warta tego, żeby dalej to cisnąć, dalej klikać, bo na przykład, nie wiem, za rogiem czeka, o, na przykład tutaj widzicie, mamy samego golda, no a tu nagle czeka na nas drewno i kamień, już fajna ilość, nie? Więc no tu wszystko sobie można posprawdzać, wszystko poanalizować, bardzo ciekawa strona, tak jak mówię, z tego co widzę, zrobiona przez tą samą osobę, która zrobiła kalkulator do Kowala, tą stronkę, którą również macie tam w opisie i którą omawiałem w poradniku do Kowala, które ja swoją drogą na co dzień używam, no i macie również coś takiego, link do tego będzie, tak jak mówię, w przypiętym komentarzu, a jak zapomnę, to mi przypominajcie, piszcie w komentarzach, to tam zedytuję i dodam. No i okej, to chyba tyle, ja wam pięknie dziękuję, taki krótszy odcinek, ale myślę, że ciekawy.
Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha, będzie mi bardzo miło. Ten kciuk w górę przede wszystkim, żeby film również zrobił fajną ilość wyświetleń i tak dalej. Będzie mi, tak jak mówię, miło. No i mam jeszcze przynajmniej dwa, ale może jeszcze coś wymyślę, pomysły na odcinki z tego Hellevatora, więc teraz będą się codziennie pojawiać. Robiłem sobie przerwę, to w sumie już nie chciałem przedłużać w początku, więc powiem wam teraz. Robiłem sobie przerwę z tego powodu, że po pierwsze wydaje mi się, że nagrałem dla was wszystko, co miałem o tym Hellevatorze i to omówienie i pokazanie, jak to działa w piątek i tak dalej, a ostatni tydzień miałem naprawdę zalatany i widzieliście, że te filmy się pojawiały tam o 20, nawet po 23, jeden wleciał bodajże w czwartek, o ile się nie mylę. Bo po prostu no nie miałem czasu cały dzień, wracałem dopiero wieczorem do domu i te filmy nagrywałem, też one nie były takiej jakości, jakiej bym chciał, też tam troszeczkę inaczej to bym nagrał, gdybym był, że tak powiem, świeży, no ale jest jak jest, więc stwierdziłem, że sobie zrobię parę dni przerwy. W te parę dni też kilka pomysłów mi wpadło odnośnie właśnie tego, co dla was jeszcze z tego Hellevatora nagrać, no i teraz jeszcze przez kilka dni odcinki się będą pojawiać. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to łapa w górę, subik z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Piszcie w komentarzach, do jakiego poziomu doszliście w tym momencie, w tym Hellevatorze. No i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!